wybrałam zawód spedytora, bo firmy transportowo-spedycyjne teraz są bardzo dynamiczne, bardzo dynamicznie się rozwijają, powstaje wiele nowych miejsc. Bewahr mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Otwartą, pewną siebie, lubię się kontaktować z innymi ludźmi i myślę, że to jest taki zawód dla mnie. No ogólnie myślę, że będzie potem praca i opłacalnie jest ten zawód. Dobra jest pensja. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich neu war. Chciałabym pracować w przedsiębiorstwie za granicą. Na przykład wjechać do Anglii albo do Niemiec, ponieważ uczę się tych języków. I tam właśnie zajmować się. Mieszkało mi się w jakichś ośrodkach transportu. O dokumentach, które są potrzebne spedytorowi w przyszłości. Ze względu na duże ilości spedytorów angielskiego, będę mógł łatwiej porównać się z klientami z zagranicy. Ja po tej szkole chciałam pracować w firmie transportowej, ponieważ mogłam tam udzielać informacji klientom, porad im udzielać dotyczących transportu czy przeładunku, jak to się wykonuje, na czym to polega, ponieważ taka praca byłaby dla mnie jakaś najlepsza. Przemieszczenie ogólne, przepływ informacji, kontrolowanie przebiegu, porady dla tych klientów właśnie w sprawie tego, jak magazynować dany towar, prowadzenie działalności dlatego po skończeniu tej szkoły chciałem pracować w inspekcji transportu drogowego.